Hej, przed obejrzeniem tego filmu chciałbym Cię zaprosić na serwer Discorda dla kosmicznych gałganów, czyli moich widzów. Jeśli jesteś moim widzem, to na serwerze spotkacie wiele ciekawych niespodzianek. Możesz tam się ze mną skontaktować, zapytać oraz rozpocząć konwersację z naprawdę wieloma fajnymi osobami. Nie warto czekać. Pobierz Discorda i dołącz już teraz. Link z zaproszeniem pojawia się właśnie teraz na Twoim ekranie. Możesz go przepisać do okna swojej przeglądarki lub zajrzeć w opis i po prostu na niego kliknąć. Serdecznie zapraszamy. Aha no i miłego oglądania hej witam was wszystkich bardzo bardzo gorąco oraz serdecznie kosmo z tej strony i witam was po raz kolejny w challenge'u w kasie dzisiaj w sumie mam pomysł który już był używany i pokazywany dawno dawno temu natomiast ja uważam że mam dosyć ciekawy jakby pomysł na ten challenge więc sobie go zrobimy i uznałem że no pomimo tego że jest on dosyć stary to możemy my wszyscy sprawić że będzie on nowy i świeżutki jakby przeżyje swoją drugą młodość. A więc dzisiaj robimy, jak widzicie, już tutaj po nazwie Opposite Twin Challenge. Mamy dwie dziewczyny, one są, jak widzicie, bliźniaczkami, natomiast lekko się różnią. Mają wspólne cechy, ale też się różnią. Już Wam wszystko opowiadam. Pierwsza z tych dziewczyn, ta. Jak widzicie jest taka bardziej, ma taki bardziej agresywny look I to będzie taka Tumblr girl, którą zrobimy A druga z nich to jest taka bardziej, ma taki delikatny look I zauważyłem, że w ostatnim czasie bardzo często jest to Że osoby, które słuchają na przykład K-popu albo ogólnie azjatyckiej muzyki Starają się wyglądać tak ładnie, delikatnie Ym, Azjatycko nawet bym powiedział Wiecie, taki lekki makijaż i tak dalej, i tak dalej Więc ja uważam, że to jest świetny pomysł, żeby zrobić taką dziewczynę Która właśnie tak wygląda ładnie wiecie delikatnie, a tutaj w, w zupełnym przeciwieństwie wiecie taki mocny make-up, mocny ubiór i tak dalej. Także myślę, że to jest świetny pomysł i myślę, że zaczniemy od naszej Tumblr girl, kurde, a czemu by nie także wszystko już tutaj nałożyłem, skinę i wszystko i tak dalej, i tak dalej, no i teraz trzeba jej nałożyć wiecie, wszystkie inne rzeczy typu włosy, makijaże i tak dalej, tylko wiecie co, nie mam czterech kolumn ostatnimi czasy i to akurat, na jak ona wygląda szaleniczo w tych włosach, w sensie nie mam czterech kolumn i jak widzicie zresztą i to jest ogólny, największy problem o, ładnie w tym wyglądasz, ale jednak do Tumblr girl to pasuje mi taki, wiecie, bardzo bardzo ciemny brąz bym powiedział coś nawet, o, o coś takiego tylko czy ja bym chciał te włosy, czy... O, te mi pasują do Tumblr Girl. Tylko jednak wydaje mi się, że jed... jednak bym pomyślał na czymś innym. E, ale zobaczymy jeszcze. Jak nie, to zostawimy sobie te, bo takich długich to raczej Tumblr Girl nie mają. Grilly, Tumblr gli... Grilly, bo że nie potrafię się wysłowić. Nieważne, dlatego że wstałem rano. Także poszukam jeszcze troszeczkę włosów i zobaczymy, co tutaj się ciekawego wydarzy. Te włosy są Tumblr, tylko, że ona ma bardzo szeroką twarz, nie do końca dobrze to wygląda w tym przypadku. Jak widzicie zresztą. Także myślę, że trzeba coś innego wymyślić. O, o takie coś mi chodziło, to są dla mnie Tumblerowe włosy. Idealne po prostu, no tego się ew ewidentnie spodziewałem. Myślę, że nic ciekawszego nie znajdę już, bo w nich wygląda po prostu niesamowicie. Chyba, że tu są jeszcze jakieś takie... Uuu, te też są, ale to są bardziej już takie szalone w sensie, kurde też są spoko, ale jednak jednak chyba tamto bardziej mi do niej pasowały, mam wrażenie te już są bardziej takie, wiecie, wpadające w taki cute klimat, nie, że już takie całkiem słodziaszkowe a to jednak nie jest to czego ja szukam tutaj, może coś fajnego to nie, 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 nie no i chyba mamy mamy wygrane jakieś włosy z tego co widzę bo tak to już mi się tutaj nic nie podoba zbytnio Także um, nie, no raczej już nic takiego nie ma, co bym mógł użyć. Nie dobra. E, te włosy są fajne, ale to nie jest to. Myślę, że jednak te wyglądają na niej dużo lepiej. Tylko trzeba je zmienić teraz kolor brwi, e, a to będzie problematyczne, bo tutaj mam tylko takie szare lub czarne brwi. A, więc trzeba by jej zmienić ogólnie brwi, ale nie wiem czy będę miała jakieś takie, które będą w brązowym wyglądały. Dobrze zawsze mam problem z, br z brwiami, jakby że one mają te kolory jakieś takie m, bardzo przekłamane. A jednak z, dziewczyna Tumblr Girl mi się kojarzy z takim, o, te są ładne, z takim czymś i pasują, że ona będzie jednak, wiecie, miała te brwi tak e, wyregulowane i tak dalej, wiecie, pomalowane, że... Że to będzie widać, nie? O, tak można to nazwać. Dobrze, także mamy tu już zrobione. Myślę, że o, też mi się kojarzy Tumblr Girl z okularami takimi, wiecie, okrągłymi. Tylko, że jak będę miał okulary, to stracę rzęsy. Chyba, że mam rzęsy... Wiecie, zaraz wam pokażę, jakimi mi się kojarzy. Jakimiś takimi ładnymi... O, 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 coś, coś takiego, nie? Tylko, że nie wiem, czy ja mam rzęsy tutaj w detalach skóry. Jeżeli mam rzęsy w detalach skóry, to będę mógł jej nałożyć te okulary. Jeżeli nie, no to będzie problem. Z tego właśnie powodu, mm, że chyba jednak wolałbym zostawić jej rzęsy, bo wiecie, nie, no niestety nie mam także zostawimy jej um, rzęsy, bo w tych rzęsach jednak, jednak Simowie bez rzęsów po prostu wyglądają źle, rzęsów bez rzęs wyglądają źle, ale dobra. Idziemy do make-upu, make-up taki raczej mi się kojarzy, że jest mniej stonowany, więc polecę z takimi moimi rzeczami, które po prostu wyglądają u kobiet dobrze standardowo, jeżeli chce im się taki make-up jakby... Mocniejszy założyć, wydaje mi się, że to będzie ok. Jest jakaś taka kreska, myślę, że kreska pasuje. Tutaj jakieś takie ubrązowienie, wydaje mi się. O, to jest ciekawe. Ale czy to jest dobre dla niej? Tak się jakoś bardzo mocno świeci. Nienaturalnie, że wydaje mi się, więc raczej znaczy, o, o coś w tym stylu zrobił, żeby tak wyglądała. E, chyba wygląda lepiej niż w tamtym poprzednim e, wydaniu. No i oczywiście usta to ja wam... Trudno mi jest nazywać, wiecie, bo ja nie ogarniam takich rzeczy, po prostu wiem, wiem o jakie usta mi chodzi, zaraz wam je pokażę. Także przepraszam za nieprofesjonalizm w tym filmie po prostu, e, ale tuż nie do końca wiem jakby to nazwać, tylko czekajcie, bo te usta teraz są trochę przesadzone, muszę to jakoś zrobić tak. O, o, o. No, i wydaje mi się, że jeżeli chodzi o makijaż i tak dalej, no to jest zdecydowanie Tumblr Girl wygląda dobrze i, i jest okej, okay. dajmy jeszcze jakieś, nie wiem, na przykład naszyjnik, bo tu jest jedno co widać, więc Tumblr Girl mi się każe oczywiście z jakimś czokerem więc dlaczego by nie założyć jej czokera jakiegoś takiego, który by wyglądał ok. Tamten był spoko, ten jest chyba, mniej mi się podoba. Bo tamten jednak był taki, o ten, może być ładny. Dobra, nie, nie będzie ten. Ten jest zdecydowanie spokojny. Jak widzicie, ona ma też takie bardziej kształty zachowane, bo jednak taka Tumblr Girl mi się każe z kształtami fajnymi i tak dalej. No więc teraz, jeszcze jak jest Tumblr Girl, no to trzeba ją na Tumblr Girlowo po prostu ubrać. Okej, okay, musiałem zajrzeć, jak wyglądają, jak wygląda style Tumblr, Tumblr Girl, i powiem Wam szczerze, że co dzień będzie trochę inny. o, ale podoba mi się, dobra, już, już i że mniej więcej co zrobimy. Ja chyba nawet przesadziłem z tą Tumblr Girl troszeczkę, nie wiem, to, to wy musicie mi ocenić. To jest spoko, kurde, jak na Tumblr Girl, ale nie widzę kolorów. Wolałbym, żeby było jednak w ciemnych, albo w brązowych kolorach. O, to mi pasuje. Powiem wam szczerze, to jest nice, ale jeszcze poszukamy czegoś innego. Myślałem już na taką czarną, zwykłą koszulką, z jakimiś napisami, takim crop topem. Eee, takim do 3 czwarte, o, o coś w tym stylu na przykład. O. Nie wiem, chyba to bardziej pasuje, tak mi się wydaje. Do tego jeansy jakieś takie fajne, na przykład um, coś w tym stylu, albo jeszcze coś fajnego znajdziemy. Miałem takie fajne jeansy jednak, które mi się zawsze bardzo podobały. Te są spoko, ale to nadal nie jest to. Hmm, ale podobne właśnie były do tych, powiem Wam szczerze, ale zaraz je znajdziemy. Czemu, dlaczego by nie? Dlaczego by ich nie znaleźć, także tak jak znajdę to, to, to zobaczycie te są też całkiem nice, podobały mi się są całkiem ładnie zrobione i wydaje mi się w sumie, że, że te możemy zostawić jeszcze jakieś buty, jakie może mieć buty tumblr girl, ha no i to jest zagadka dla mnie nie wierzycie? Aha, ona może być takie adidosowate, takie... Eee, rozumiem, rozumiem. Nie wierzycie, ale ja po prostu wpisuję to wszystko w Google'a i, i sobie googluję i tam sprawdzam, jak to wszystko wygląda i staram się zrobić na tego style. Oczywiście jeszcze paznokcie trzeba jej zrobić, bo jak to by Tumblr Girl mogła bez paznokci i mi się paznokcie okażą właśnie takie długie, takie szpony z Tumblr Girl'em. Nie wiem, musicie ocenić, czy, czy dobrze mi to wychodzi. No i buty m, takie właśnie sportowe jakieś. Zdecydowanie, jak tutaj jest, jakie je tutaj widzę. I, i jak pisem Tumblr Girl... Po prostu szósto wyszły mi takie buty. Uwierzcie, czy nie? Wyszły mi takie, więc zostawmy jej takie buty. No i to jest moja Tumblr Girl. Jeszcze dajmy jej osobowość. Na przykład ona będzie. Mm, hmm, z czym się wiadrze Tumblr Girl? Może z kreatywnością, że ona będzie taką, wiecie, trochę hipsterką, coś w tym stylu, chociaż nie hipsterka, to nie Tumblr Girl. Yy, I będzie na pewno tak. Mm, zobaczmy, zobaczmy. Jakie można by jej dać cechy? materialistka, wydaje mi się, że jest okej, okay. okej, okay. leniwa i, i miłośniczka psów. Myślę, że to są dobre cechy dla, dla Tumblr Girl. Napiszcie mi, czy Tumblr Girl mi się udała. Teraz przechodzimy do drugiej odsłony, czyli do jej bliźniaczki. No i staramy się zrobić w stylu takim delikatnym, k popowym, azjatyckim i tak dalej. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Ten styl jakby bardziej przemawia do mnie, bo siedzę w tych sprawach, także wiem już, czego chcę. Tak, jakby, i wiem już, czego szukam, i oby mi się to wszystko udało zrobić. Na pewno chciałbym mieć taką bardzo fajne włosy z grzywką taką delikatną. Chodzi mi o taką, nie taką, wiecie, na całe, na całe czoło, jak było, jak na przykład tutaj. No, znaczy, to już jest bardziej delikatna, taka przerzedzona, ale no, są fryzury, które mają na przykład, no, nie mogę teraz znaleźć, widzicie takiego fryza. O, tu jest taka delikatna. O, właśnie, coś, coś z taką grzyweczką. Mi chodzi tylko, że te włosy tutaj nie do końca im pasują, natomiast są jednym z kandydatów te włosy na Coś fajnego, natomiast, no, zobaczymy jeszcze, czy nie znajdę e, nic lepszego. Jak znajdę, e, no, to będziemy szukać. Natomiast, właśnie, chodzi mi o taką e, delikatną, przerzedzoną grzywkę, bo to mi właśnie pasuje do takiego e, bardzo stylu delikatnego. Coś w tym stylu, o to mi chodzi, więc zobaczymy. No, ale w międzyczasie mogę poszukać innych e, wariantów dla tych włosów, ale te w sumie pasują mi, tylko no, strasznie dziwnie wyglądają tutaj na dole. Chociaż nie są najgorsze, no, M mogłyby być gorsze. Prawda? Jeszcze te włosy mają taką wymiar naturalną tą grzywkę, natomiast stąd, ona chyba podobała mi się bardziej i lepiej jej, jej twarz jakby wyglądała, więc myślę, że jednak tamte nie przebiją. Tutaj, tutaj żadnej z fryzur, bo faktycznie tamte wyglądają po prostu bardzo dobrze. Na niej pasują do jej właśnie takiej wrodzonej delikatności, tak mi się wydaje, także wróćmy do tamtych włosów, nie ma co narzekać, tylko trzeba dobrać dobry kolor, jednak chciałbym, żeby to był jakiś taki blond, tylko właśnie nie wiem, przesadzony blond, nie w jakiś takich szalonych kolorach raczej, mm, tylko taki bardzo ładny, delikatny blond, ale ten ma właśnie są jakieś takie pokolorowane te włosy. Widziałem jeszcze gdzieś tutaj inny. Wariant kolorystyczny tej fryzury. O, tutaj może będą same naturalne. No i są tego oczekiwałem, właśnie. Także jakiś taki blond znajdźmy. O, ten mi się podoba, myślę, że ten do niej pasuje. Tutaj z tej perspektywy wygląda według mnie bardzo dobrze i bardzo fajnie. Także dalej, co musimy znaleźć? Jakiś fajny makijaż. Oczu raczej bym nie malował w tym przypadku. dostawiłbym to bardzo naturalnie. Eyelinera, nie wiem, czy bym dał może jakiś taki malutki taki, żeby tylko i tutaj oczy, bardzo delikatny. O, ten. Myślę, że ten delikatny eyeliner jest spoko. Tutaj no to musimy dać coś takie bardziej poróżowiałe, żeby o, ona właśnie była taka cute mute i w ogóle tu jest, nie, 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 nie jest to. Tu mamy jakieś dziwne rzeczy. Taki bardziej bym coś naturalnego, różowego i myślę, że tam to co na początku daliśmy tutaj było adekwatne bardzo. No i usta takie właśnie świecące. Lekkie, to są zdecydowanie za mocne, te też zdecydowanie coś takiego bardzo delikatnego. No Ale nie, nie chcę też, żeby była jak lalka Barbie. To, to, to też nie jest jakby moja. To nie jest mój cel. On tu już jest coś bliżej, natomiast te zęby nie, nie wygląda to dobrze. A może coś takiego tu, co jest tutaj. O, i to mi pasuje zdecydowanie. To mi pasuje, nawet w zostawił w tym, w tym kolorze. Bardzo delikatny, bardzo ładny tutaj wszystko jest, no i raczej tutaj nic nie będę już zakładał, bo wydaje mi się, że starczy, trzeba teraz ją jakoś ładnie ubrać, delikatnie, tego myślę, że sukienka zdałaby super egzamin, jakaś taka ładna, delikatna i wyglądałaby na niej dosyć dobrze, także teraz trzeba poszukać czegoś ładnego, delikatnego, co nie często się w mojej zdarza. Na przykład coś takiego, tylko to jest za bardzo cukierkowe. Chciałbym jednak coś, co będzie wyglądało jak na, jakby było na jej wieku, po prostu tylko byłoby dość delikatnego. I to jest coś bardziej, to o co mi chodziło, czyli taka ładna, wiecie, sukienka z taką ładną koszulką, coś w tym stylu, zdecydowanie bardziej mi się widzi, ale poszukam jeszcze czegoś innego, natomiast wydaje mi się, że to już e, zostanie z naszą simką, bo nic ciekawszego raczej w mojej grze tutaj nie będzie takiego, co mogłoby się nadać. Nie, no dobra, zdecydowanie to bardzo do niej pasuje. E, mi się e, podoba i dajmy być może teraz jakieś paznokcie, nie takie długie, jakieś takie delikatne, e, o w takim kolorze, który ledwo będzie widać. No i buty, to wydaje mi się jakieś takie e, trampkowaty style bardziej coś w tym stylu albo paletryny, coś w tym stylu chyba tak się nazywa. E, tak, także, także coś takiego o na przykład takie wansy. Tylko dajmy bez tego napisu. O. No i, i właśnie coś takiego mi chodziło. Także mamy teraz panią delikatną. Ona właśnie będzie, nie wiem, może mm, miłość tutaj a, i niesamowite jakieś wiecie, romanse. Znaczy takie wiecie, oczywiście delikatne, wszystko i tak dalej. Ja bym chciał, żeby ona była na pewno wrażliwa, wegetarianka i, i jeszcze miłośniczka kotów, żeby były zupełnie różne dziewczyny. Także tak, z, udało się mi zrobić Take Change. Mamy naszą taką delikatną bardzo dziewczynę e, i naszą taką Tumblr Girl. Nie wiem, czy widać po nich, że są natomiast na początku widzieliście, że, że są podobne. No tutaj e, widać, że są od siebie bardzo różne, po prostu, natomiast wydaje mi się, że ten challenge mi się udał, że dało się zrobić z tego coś fajnego i mam nadzieję, że również wam podobało się to, co to zrobiłem. Postaram się, aby mody e, od tych simek, jeżeli wam się spodobały, były w opisie e, i dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie tego filmu. Widzimy się w następnych. Do zobaczenia wam i cześć!